Z kim kojarzy ci się dyktator? Zazwyczaj jest to szaleniec, który do władzy dochodzi z pomocą wojska. Zazwyczaj też jest to człowiek słabo wykształcony, który braki nadrabia populizmem, bo mówi ludziom to, co chcą usłyszeć. Używa prostego języka i rozkazuje. Nie znosi sprzeciwu. Często miał trudne dzieciństwo. No i z pewnością nie wywodzi się z elity, ale ze społecznych nizin. Do tego wizerunku nowy dyktator w Tunezji zupełnie nie pasuje. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To będzie opowieść o nobliwym profesorze prawa, specjaliście od konstytucji, który stał się dyktatorem. Kais Saied był w polityce w Tunezji człowiekiem znikąd. Od niemal 4 lat ten miły, starszy pan jest prezydentem, a od 2 lat rządzi za pomocą dekretów. Parlament w Tunisie nie istnieje, a liderzy opozycji siedzą w więzieniach. Niektórzy twierdzą, że historia zatoczyła koło, a to, co teraz dzieje się w Tunezji, to symboliczny kres arabskiej wiosny, która zaczęła się właśnie w tym kraju. Posłuchaj tego odcinka do końca, a dowiesz się, czy w Tunezji odradza się dyktatura i kim jest ów miły starszy pan, prezydent Kais Saied. Jest czwartek, 17 sierpnia 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Dla większości Europejczyków Tunezja to plaża, palmy, morze oraz orientalne przejażdżki na wielbłądzie. I słusznie, bo Tunezja słynie z turystyki. Przed pandemią każdego roku przyjeżdżało tutaj niemal 10 milionów gości. O Tunezji świat usłyszał też na początku 2011 roku. W stolicy kraju dochodziło wtedy do masowych protestów po tym, jak miesiąc wcześniej w miasteczku Sidi Bouzid podpalił się 26-letni Mohamed Bouazizi. Młody Tunezyjczyk, podobnie jak wielu jego rówieśników, po studiach, ale bez szans na pracę, próbował sprzedawać owoce na targu, by zarobić na życie. Ale nie wytrzymał, gdy policjantka odebrała mu wózek z owocami i publicznie go poniżyła. Śmierć chłopaka była iskrą, która podpaliła ląd. Pour la deuxième nuit consécutive, les rues de ce quartier populaire de Tunis ont été transformées en champ de bataille. W następnych tygodniach na ulice zaczęli wychodzić mieszkańcy już nie tylko Tunezji, ale i Egiptu, Jemenu, Bahrajnu, Libii czy Syrii. Wszędzie był to protest młodych ludzi przeciwko biedzie, korupcji i brakowi perspektyw. Ale z czasem demonstracje przerodziły się w rewolucje, które obaliły wieloletnich dyktatorów. Tak jak w przypadku Egiptu, czy właśnie Tunezji. Tunezji. 14 stycznia 2011 roku tunezyjski prezydent i dyktator Ben Ali ustąpił z urzędu i uciekł za granicę. Władzę w Tunezji przejęła dotychczasowa opozycja, czyli islamiści z partii Ennahda. Rozpoczęła się trudna droga Tunezji do demokracji i do dobrobytu. Ale 8 lat później ludziom w Tunezji wcale nie żyło się lepiej, a politycy różnych frakcji byli ze sobą mocno skłóceni. I wtedy pojawił się on, Kais Saied, człowiek, który w 2019 roku niespodziewanie wygrał wybory prezydenckie. Pochodzi on z północnej części Tunezji, z miejscowości, takiej malutkiej miejscowości Beni Khiar. To Dominik Masełbas, arabista i prezes organizacji Al-Masdar, człowiek, który spędził wiele miesięcy w Afryce Północnej. I można by określić, że wywodzi się on z rodziny intelektualistów, tak intelektualna klasa średnia. Otrzymał bardzo dobre wykształcenie. Tutaj trzeba podkreślić, że ukończył on szkołę As-Sadiqiyya, to jest jedna z bardziej prestiżowych szkół w Tunezji. Liceum założone w 1875 roku, które jest taką prawdziwą kuźnią tunezyjskiej klasy politycznej. Tam również swoje przygody z edukacją rozpoczynali późniejsi przedstawiciele jakby tego nurtu prawa konstytucyjnego w Tunezji, tak ruchu wyzwoleńczego. Tutaj chociażby nie tylko Kais Saied jest absolwentem, ale Habib Bourguiba, czyli pierwszy prezydent Tunezji, również jest absolwentem As-Sadiqiyya. Następnie
rozpoczął on studia z zakresu prawa i tak naprawdę później jego życie koncentruje się wokół prawa. Konkretnie specjalizuje się on w prawie konstytucyjnym. Stał się on również wykładowcą, wykładał m.in. na Uniwersytecie w Susie, na Uniwersytecie Kartagińskim i też był takim wizytującym profesorem również na innych uczelniach w świecie arabskim. Był on od 1995 roku też wysoko postawionym członkiem tunezyjskie Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego i tak naprawdę do wyborów do 2019 roku piastował on dość ważne kierownicze funkcje w obrębie tego stowarzyszenia. Innymi słowy, Kais Saied to prawnik i konstytucjonalista i niewątpliwie intelektualista. Człowiek, który cieszy się dość dużym szacunkiem, jest prawnikiem, jest uznanym prawnikiem, jest profesorem, wykładowcą, co w społeczeństwie tunezyjskim, czy w ogóle szerzej świecie arabskim nadal bardzo dużo znaczy. Był też ekspertem, bo on zasiadał w licznych komitetach eksperckich, czy to przy Lidze Państw Arabskich, czy to przy Arabskim Stowarzyszeniu do Spraw Praw Człowieka, więc był postacią szanowaną, długo obecną jakby w życiu, byśmy powiedzieli, naukowym, tak w życiu prawniczym w tym wypadku, ale za to kompletnie nieobecna w administracji rządowej. Nie zajmował on żadnego stanowiska, które wygrał w wyniku na przykład wyborów. Był bardzo dobrze wykształcony, szczególnie mówimy o prawie konstytucyjnym, a jednocześnie politycznie był outsiderem. Jesienią 2019 roku Kais Saied wygrywa wybory prezydenckie w drugiej turze. Zdobywa 72% głosów. 2019 rok, mamy już 8 lat po tej słynnej arabskiej wiośnie, która już widać oznaki, wtedy jakby widać oznaki, że nie działa zbyt dobrze. I chyba, tak przynajmniej ja wierzę w to, że stwierdził, że to jest czas na zaprowadzenie porządku. Porządku oczywiście w jego jakby mniemaniu, w jego ocenie. Myślę, że postrzegał to jako szansę na odegranie dość istotnej roli w społeczeństwie tunezyjskim. Nie tylko w samym społeczeństwie, ale ja myślę, że on głęboko wierzy w to, że on ma przed sobą misję. Misję wprowadzenia Tunezji na nowe tory. Ludzie zniechęcili się tym, że był Ben Ali i było jak było. Potem przyszli islamiści po arabskiej wiośnie Sennahdy i wciąż nie było lepiej. I on w związku z tym trafił w swój czas? Myślę, że tak. Po pierwsze, myślę, że mógł dojść do wniosku, że powinien on coś zrobić, szczególnie jako osoba, która ma pewne predyspozycje do tego, jak widać. A po drugie to tak, on trafił w bardzo dobry czas. W czas, kiedy Tunezyjczycy powoli stali się zmęczeni opieszałością rządów, opieszałością jakby swego rodzaju politycznej transformacji. I przede wszystkim on zdobył najbardziej głosy poparcia ze strony młodych. A tutaj jakby jest ważne podkreślenie, jak wygląda społeczeństwo tunezyjskie. Mówimy o społeczeństwie, które prawie 40% Tunezyjczyków to są osoby poniżej 24 roku życia. Więc młodzież była faktycznie takim motorem napędowym jego kampanii i ostatecznej wygranej. Media nie tylko tunezyjskie, arabskie, a nawet szerzej światowe nadały mu pewien pseudonim Robocop. Jest to spowodowane tak naprawdę przez kilka powodów. Po pierwsze, to jest super rozrywka dla arabisty oglądanie przemówień Kaisa Saida. Po pierwsze, dość jednostajny głos. Po drugie, swego rodzaju wręcz fiksacja na punkcie prawa i porządku. A po trzecie, język. On posługuje się arabszczyzną, ale przez duże A. Jest to dość specyficzny rodzaj arabskiego, bo oczywiście jako polityk, to on w trakcie swoich przemów będzie używał języka standardowego arabskiego, ale dodatkowo on używa takich zwrotów, takiego słownictwa, które brzmi dość specyficznie, dość dziwnie. Żeby nieco naszym słuchaczom dać ogląd, to tak jakby, nie wiem, prezydent Duda w trakcie swoich wystąpień posługiwał się polszczyzną Kochanowskiego, tak? I jeszcze na poważnie mówiąc o kwestiach prawa i porządku. Wywołuje to pewne zdziwienie. Plus jeszcze jego wygląd, tak dość specyficzny, to wszystko tworzy taką
bardzo ciekawą i specyficzną mieszankę. Taki intelektualista starej daty trochę. Tak, ewidentnie. To też widać chociażby w sposobie jego pisma, jak na przykład niektóre dekrety on pisze odręcznie. Jest bardzo chwalony za to, że pięknie pisze duktem Maghrebi, tak? Czyli takim no, dość charakterystycznym duktem, szczególnie w Maghrebie, tak? W tej części Afryki Północnej. Więc intelektualista starej daty, myślę, że to jest dobre określenie. Dominik Masełbas, arabista i prezes organizacji Al-Masdar, opowiada w tym odcinku o prezydencie Tunezji Kaisie Sayedzie, jednym z najbardziej rozpoznawalnych obecnie przywódców w Afryce Północnej, nazywany też nowym dyktatorem Tunezji. Już za chwilę dowiesz się, co się stało, gdy polityczny outsider i intelektualista został wybrany prezydentem i czy udało mu się zaprowadzić porządek w kraju. Posłuchaj tego odcinka do końca i nie zapomnij zostawić swojego komentarza. Jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to serdecznie Cię do tego zapraszam. Nie zapomnij też włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Zapraszam Cię też do śledzenia nas na Instagramie, gdzie podobnie jak na YouTube, codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. To jest Podcast Świat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. Pierwsze miesiące rządów Kaisa Sayeda nie zapowiadały jeszcze radykalnego zwrotu. Był to raczej chaos. Partie polityczne kłóciły się o wszystko i wystawiały kolejnych kandydatów na premiera, których prezydent zatwierdzał. Ale w lipcu 2021 roku na ulicach Tunezji znów pojawiły się gwałtowne demonstracje przeciwko nieudolności polityków, pogarszającej się sytuacji gospodarczej i zapaści służby zdrowia. Wtedy to Kais Saied wziął sprawy w swoje ręce. Odwołał premiera i na 30 dni zawiesił parlament, a budynek kazał otoczyć wojsku. Tym samym jednak złamał artykuł 80 Konstytucji, bo swojej decyzji nie konsultował z premierem. A przypominam, mówimy tu o profesorze konstytucjonaliście. Miesiąc później przedłużył zawieszenie parlamentu, mimo że konstytucja nie daje mu takiej możliwości. A kolejny miesiąc później ogłosił, że będzie rządził za pomocą dekretów. A niektóre artykuły konstytucji przestają być ważne. Do tego zamknął niektóre media i rozwiązał Najwyższą Radę Sądownictwa. Za kratki trafiło wielu prominentnych polityków, w tym były prezydent Moncef Marzuki oraz szef islamistycznej partii Ennahda Rashid Ghannouchi. Huge victory for the Yes camper here in Tunisia, tainted however by the low turnout. Either way, this... Równo rok po całkowitym przejęciu władzy Kais Saied zorganizował referendum. Poparło go w nim 95% głosujących. Tyle, że do urn poszło zaledwie 30% uprawnionych, bo cała opozycja zbojkotowała głosowanie. Choć przez Tunezję przetaczają się antyprezydenckie protesty, to nie są one tak liczne jak demonstracje arabskiej wiosny sprzed 12 lat. Spora część młodych Tunezyjczyków popiera bowiem autorytarnego prezydenta. Ja miałem okazję być w Tunezji. Miałem też okazję być w różnych krajach arabskich. Ponownie Dominik Masełbas, arabista i prezes organizacji Al-Masdar. Myślę, że tutaj jakby nadal, i to co ciekawe w tym przedstawicielach młodego społeczeństwa, dominuje pogląd, że kraj arabski, aby się silnie rozwinął i był dobrze zarządzany, musi być zarządzany przez dyktatora. Tutaj jakby on zdobywa to poparcie właśnie przez to, że jest osobą szanowaną, że pochodzi z pewnej elity, tak, jeśli chodzi o przynajmniej elitę intelektualną, a jakby w jego światopoglądzie zakręcenie śrubki na bardziej niedemokratyczny sposób rządu może być traktowane jako coś pozytywnego, jako coś moralnie dobrego, a niekoniecznie złego. Czyli uznał, że najlepszym sposobem na to, żeby zdobyć władzę i ją utrzymać, jest bycie strongmanem po prostu? Tak, myślę, że tak, no i przede wszystkim uznał, że demokracja w takim wydaniu, która doprowadziła
doprowadza do silnych sporów pomiędzy poszczególnymi partiami, do tego, że parlament nie działa w dość efektywny sposób właśnie przez to, że jest potrzeba tworzenia koalicji, tak, dogadywania się w sprawie różnych ustaw, że to po prostu nie ma racji i sensu bytu i on jest odpowiednią osobą do tego, żeby ten proces przyspieszyć, ułatwić i w sposób stabilny i efektywny zarządzać państwem. Czy myśli pan, że on w to wierzy, że to, co robi, to wynika z tego, że on absolutnie wierzy w to, że to jest ta metoda, czy raczej jest to wyrachowany cynizm? Ja raczej skłaniam się do tego, że on w to wierzy, że faktycznie może przez to, że on jest taki właśnie specyficzny, to w jaki sposób on się wysławia, jak się zachowuje, to skłania mnie do tego, że w jego głowie on faktycznie czuje, ja robię, postępuję słusznie, postępuję dobrze. A Tunezyjczycy, oczywiście słyszymy o protestach, o manifestacjach, no ale to jest też pewien wycinek. Tunezyjczycy też generalnie akceptują to, co on robi? Jak popatrzymy dalej niż tylko na manifestacje w Tunisie. To jest trochę problematyczne, tak, bo nie możemy tutaj się posiłkować jakimiś danymi, które by nam w jasny sposób powiedziały, jaki jest odsetek osób popierających prezydenta. Ja próbuję jakby pewne rzeczy wywnioskować, chociażby na bazie wyników, nawet nie tyle co wyników wyborów, co frekwencji w ostatnich wyborach, które miały miejsce. Takim kluczowym elementem jest referendum konstytucyjne. Tak? On 25 lipca 2021 roku dokonuje czegoś, co byśmy nazwali no, wewnętrznym zamachem stanu, no, bo to w końcu jest prezydent mimo wszystko. Ale rok po tym wydarzeniu, tak naprawdę na pamiątkę w pierwszą rocznicę tego przewrotu, organizuje referendum. I tutaj wynik nam niekoniecznie musi wiele mówić, bo około 95% głosów była za, ale tutaj już ważna jest frekwencja. Frekwencja w tych wyborach wynosiła nieco ponad 30%. To jest dość sporo, a mówimy jednak o referendum, które miało miejsce rok po tym przewrocie. Czyli ja jakby wychodzę z założenia, że możemy przypuszczać, iż w momencie tego przewrotu w lipcu 2021 roku większość społeczeństwa tunezyjskiego była po stronie prezydenta. Bo strongman? Tak, przede wszystkim no wiara w to, że to jest człowiek, który przyjdzie i wszystko ogarnie. Szczególnie, że tutaj też musimy pamiętać o momencie, w którym on zaczyna rządzić. Tak, on zostaje zaprzysiężony w październiku 2019 roku. Chwilę później ma desygnować premiera, pierwszy jego kandydat odpada, nie dostaje wotum zaufania w parlamencie, drugi dostaje, ale później musi ustąpić ze stanowiska no, w takiej atmosferze wielkiego skandalu politycznego, a mówimy jakby o kilku miesiącach zaledwie. Początek roku 2020 to jest również początek pandemii COVID-19. Pandemii, która była bardzo mocno odczuwalna przez społeczeństwo tunezyjskie. No chociażby nam Polakom, jak mówimy Tunezja, co nam się kojarzy? Plaże, hotele, wakacje. Kraj, który jest bardzo zależny od turystyki. Ta turystyka w pewnym momencie upada kompletnie. To przekłada się na wzrost cen żywności, na wzrost bezrobocia, więc on trafia na dość trudny moment. Nie tylko pod względem politycznym, ale pod względem społecznym dla przeciętnego Tunezyjczyka. No i nagle jakby w tej trudnej sytuacji, widząc ciągłe kłótnie w parlamencie, myślę, że duża część społeczeństwa wyszła z założenia, okej, to niech przyjdzie jeden człowiek i nam to wszystko przysłowiowo ogarnie. Co będzie dalej w Tunezji? Tego nikt nie wie. Gdyby chodziło tylko o politykę, to pewnie sprawa byłaby prostsza. Ale sytuacja gospodarcza Tunezji jest coraz gorsza, znacznie gorsza niż wtedy, gdy doszło do protestów arabskiej wiosny. Inflacja wynosi około 10%, a bezrobocie około 16%. To bardzo dużo. Do tego brakuje żywności i rozwija się kryzys migracyjny. A część ekspertów twierdzi nawet, że Tunezja jest teraz głównym krajem nielegalnego przerzutu migrantów do Europy. To wszystko oznacza, że Kais Saied, choć ma pełnię władzy w kraju, może z czasem mieć poważny problem, jak tę władzę utrzymać. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę wpadają też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. A w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 17 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube, włącz powiadomienia i śledź nas na Instagramie.
komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.